jeśli zastanawiacie się, o czym mogliby rozmawiać, bo jak widać nie rozmawiają dobrzy znajomi z Piasta Gliwice, trener Marek Wleciałowski, a także Kamil Glik, podpowiadamy. Być może o tym, że Kamil po raz pierwszy w życiu został ojcem. To jest oznaka pewnej dojrzałości. Jeżeli mężczyzna staje się ojcem i liczymy, że tą dojrzałość przełoży na grę w naszej drużynie. Dojrzałością zaczął wykazywać się już podczas treningu. Jak widać, ze znacznikiem radzi sobie znacznie lepiej niż jego najbliższy ligowy przeciwnik, Mario Balotelli. Choć akurat końcówkę tej akcji zasłoniły nam plecy Waldemara Fornalika. A Wiktorię, bo tak ma na imię córka Kamila, na tym zdjęciu też nam trochę zasłania, ale w ciemno zakładamy, że jest podobna do taty. Akurat punktów dostała 9 na 10, więc wszystko gdzieś tam przebiegło sprawnie. W sobotę się urodziła, w poniedziałek już córka z moją żoną wyszły do domu, więc wszystko jest gdzieś tam w najlepszym porządku i to jest chyba wszystko, mimo wszystko najważniejsze. Miałeś kiedyś taką notę? 9 w skali 10-stopniowej? No, może kiedyś się zdarzyło, no ale na pewno córka tutaj dostała no, chyba najwyższą notę z możliwych, więc oby tak dalej. Do tej pory na swoich butach miałeś imię swojej żony, Marty. Teraz to się zmieni? Gdzieś tam ta Wiktoria będzie usytuowana? Tak, no oczywiście tutaj będę oczywiście rozmawiał z moim sponsorem o tej sprawie, ale to tak jak mówię, po zgrupowaniu kadry nie jest to na dzień dzisiejszy gdzieś tam najważniejsze, na dzień dzisiejszy jest najważniejsze przygotować się jak najlepiej do tego meczu piątkowego, no bo ten mecz gdzieś tam mimo wszystko zadecyduje o naszym dalszym być albo nie być w tych eliminacjach. Właśnie, trochę dało oddechu to zwycięstwo z Duńczykami w takich okolicznościach też, w których wydawało się, że to zwycięstwo będzie trudno, bo jak patrzyłem na Was schodzących po meczu, to widać było, że jesteście jeszcze mocno nabuzowani i czegoś takiego chyba trzeba było. Tak, ja mówiłem już przed tym meczem z Danią. Myślę, że tutaj większość z nas mówiła, że ten mecz z Danią był również bardzo ważny, bo gdzieś wygrywając właśnie ten mecz trochę trochę tego pozytywizmu, takiej pozytywnej energii, myślę, że na pewno w nas zawodnikach się wlało. Myślę, że również w serca kibiców, choć po części również. Także ten mecz na pewno dodał nam takiego trochę pozytywnego myślenia i myślę, że no do tego meczu piątkowego troszkę, chociaż spokojnie, możemy się przygotowywać. Natomiast no wiadomo, zostało kilka dni i musimy te dni no jak najlepiej przepracować, żeby na piątek być w 100% przygotowani pod każdym względem. Czarne chmury się nad nami zbierają. Mam nadzieję, że bardziej nad Czarnogórą niż nad nami. W takim razie tego Ci życzę. Jeszcze raz gratulacje z powodu córki. No, dziękuję bardzo i mam nadzieję, że gdzieś w piątek ta Wiktoria również będzie obecna. A będzie oglądać gdzieś z mama w telewizji, czy będzie na stadionie? Nie, czy to za wcześnie? No jeszcze na stadionie za wcześnie, ale na pewno przed telewizorem zasiądą, także na pewno będą ściskać mocno kciuki za mnie i za reprezentację. Najważniejsze, żeby pierwsze wspomnienie było dobre, prawda? No dokładnie. Dziękujemy bardzo. Kamil Glik był naszym specjalnym gościem, także mieliśmy okazję w pewnym sensie poznać jego świeżo urodzoną córkę Wiktorię i na tę Wiktorię także właśnie liczymy w piątek.